Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Kaśka i dzisiaj zapraszam Was na mały tutorial, w którym pokażę Wam, jak wykonać bardzo fajne, ciekawe mini koperty. Takie mini koperty, które mieszczą ATC. Ja ostatnio robiłam ATC i wysyłałam dziewczynom i powiem Wam szczerze, że nie miałam żadnego opakowania na to ATC. Troszkę mi było głupio, bo zapakowałam po prostu, już nie miałam za bardzo czasu i zapakowałam po prostu folikę, wysłałam do dziewczyn i później tak pomyślałam, że fajnie byłoby mieć takie koperty na ATC, ale też nie tylko na ATC, ponieważ mogą to być też koperty po prostu na przydaśki, które wysyłacie komuś na przykład, na wymiankę właśnie. Ja tutaj zrobiłam, widzicie, już sporo całkiem tych kopert. Ja Wam je chciałam właśnie pokazać, jak można je wykonać. One składają się z trzech części, dodatkowo są ozdobione. Powiem Wam też, czym ozdabiałam, co sobie wybrać. Tutaj akurat mam taki mniejszy rozmiar, ponieważ sobie źle wymierzyłam papier, ale też jak najbardziej powstała mini koperta, która no ATC już nie zmieści, ale myślę, że na jakieś drobiazgi będzie jak najbardziej fajna. Zrobiłam też jedną taką świąteczną ze skrawków, ponieważ właśnie chodziło mi o to, żeby wykonać te koperty ze skrawków papieru, takie, które już nam zalegają. I ja tutaj mam całą taką koszulkę takich właśnie skrawków. Każda skraperka na pewno ma tutaj gdzieś koło siebie takie pudełko lub taki worek właśnie z resztkami papierów, które używamy do tworzenia kartek czy albumów. No i właśnie takie kawałki można fajnie wykorzystać. Nie tylko skrawki papierów. Pomyślałam, że też fajnie byłoby wykorzystać te paski, które dostajemy w gratisach z różnych sklepów internetowych. Ja tych pasków mam całkiem sporo, ale sami być może nie wiadomo, co z nimi zrobić. Ja myślę, że do tych kopert one się świetnie będą nadawać, ponieważ one mają dobry wymiar, można to wykorzystać. Ja tutaj mam też takie skrawki, które sobie wybrałam. Tutaj mam z kolekcji Bell Countryside. Ja z takich kolekcji papierów, wiecie, droższych powiedzmy, bo akszonowych to nie, ale z takich droższych papierów to otrzymam takie skrawki, te większe, które mam w koszulkach i po prostu ja sobie to wkładam do papieru i to tak przechowuję. Natomiast no takie jakieś akszonowe czy takie całkiem małe skrawki, no to już sobie wkładam tam osobno. No i ja właśnie tutaj mam takie dosyć spore te skrawki, ale tutaj też mam takie mniejsze z innej kolekcji, gdzieś tam wygrzebałam. To jest, nie pamiętam jak się nazywa ta kolekcja, ale ja ją poznaję, bardzo lubię te kolory. Więc pokażę Wam oczywiście, jak zrobić taką kopertę, jak ją później przyozdobić, no żeby ona po prostu miała, żeby ona po prostu fajnie wyglądała. No i tak, odłożymy sobie to na chwilę i powiem Wam, jakie wymiary będziemy potrzebować. Oczywiście będzie potrzebować trymer, będzie potrzebować bigownicę i potrzebujemy trzy kawałki papieru. Może najpierw sobie z tego zrobimy, a ja sobie może równocześnie będę robiła z tego drugiego. Jeżeli chodzi o papier, no to jedynie taka wskazówka dla Was. Jeżeli będziecie korzystać z papierów, które mają jakąś orientację wzoru, czyli na przykład napisy, jakieś kwiatki, które idą w odpowiednim kierunku do góry na przykład, to pamiętajcie o tym, żeby przyciąć odpowiednio ten papier. Przycinamy papier, ten pierwszy kawałek, na wymiar 6 cali na 3¼ cala. I tutaj w moim przypadku, ponieważ mam napisy, te 6 cali muszę mieć tutaj na tej długości. Więc tutaj będę miała 6 cali. Natomiast na szerokość będę miała 3¼ cala. 3¼. I to będzie mój pierwszy kawałek papieru. Następnie potrzebujemy dwa mniejsze kawałki i tutaj powiem Wam, że nie jest to konieczne, żeby to był ten sam papier. Możecie sobie to tworzyć z różnych papierów. Tak jak widzicie, ja tutaj mam też akurat ten sam papier, ale tutaj użyłam inny. Jest on w tej samej tonacji, ale to jest inny papier. I w wielu tutaj tych moich kopertach użyłam po prostu skrawki, które miałam. I to nie musi być ten sam papier. Wręcz nawet fajniej wygląda, jak jest inny, tak jak tutaj widzicie. Natomiast ważne tylko, żeby to było zachowane po prostu w jednym stylu, gdzieś tam w jednych tonacjach kolorystycznych.
tak jak tutaj widzicie. Także to nie jest takie istotne, żeby to był ten sam papier, więc to sobie na razie odłożę, bo to jest nasz ten nasz nasza pierwsza część. Tutaj znalazłam takie też z niebieskim, więc myślę, że sobie wykorzystam po prostu te kawałki. One są dosyć spore, ale spokojnie, jak zobaczycie wymiar, to będziecie mogli korzystać też z takich całkiem małych skrapków, ponieważ potrzebujemy dwa kawałki o wymiarach 2 na 3,5 cala. Czyli ja sobie utnę najpierw te dwa. Dwa. I drugi też na dwa. Tutaj i długość potrzebujemy 3,5 cala, więc ja już sobie je złożę podwójnie. 3,5 cala. I mamy już te trzy części gotowe. Ja sobie jeszcze dodatkowo wykorzystam czas i wytnę sobie jeszcze z tego papieru. Po prostu równocześnie będę robić dwie koperty, więc, ale żeby już Wam nie pokazywać, no to wytnę sobie poza kamerą. Papiery mam już przycięte. Tutaj zrobię dwie koperty. I będzie potrzebna teraz bigownica. Ja sobie skorzystam tutaj z takiej mojej bigownicy i ten większy kawałek papieru przykładamy tym dłuższym bokiem tutaj do bigownicy i robimy bigowanie na wysokości 1 cala. I odwracam, i z drugiej strony też będzie 1 cal. To samo zrobię tutaj z tym moim drugim papierem. 1 cal i 1 cal. W ten sposób. Natomiast te dwa małe kawałki przykładamy je krótszym bokiem do bigownicy i tutaj robimy bigowanie na wysokości 1/4 cala na obydwu kawałkach. I w ten sposób zrobi nam się takie skrzydełko. Także to będzie do tego i tutaj mam jeszcze te dwa mniejsze do tej drugiej koperty i 1/4 i na drugim też 1/4. Jeżeli chodzi tutaj o tą bazę, o tą podstawę, to fajnie, żeby był dwustronny papier, ponieważ to będzie w środku widać. Natomiast skrzydełka mogą być to papiery jednostronne, bo tego i tak nie będzie widać, więc to też taki mój tip. I teraz tak, tutaj sobie możemy już troszeczkę pozaginać. Tutaj mamy tą pierwszą część. Widzicie, tu jest piękny ten dwustronny papier. Tutaj mamy te skrzydełka. I ja dodatkowo, żeby to sobie oczywiście urozmaicić, to będziemy sobie to ozdabiać troszeczkę, ponieważ to, jeżeli chodzi o konstrukcję, to właściwie tyle. Trzy takie kawałki. Czekajcie, czy ja to tak chciałam, czy ja to zrobimy sobie różowym. Ok. Tutaj sobie jeszcze to porządnie zbiguję. Ja sobie tak pomyślałam, że to też fajnie wygląda, jak te brzegi, te rogi są po prostu zaokrąglone, tak jak tutaj widzicie, wszystkie te rogi są zaokrąglone i to wygląda tak bardziej profesjonalnie po prostu. Wydaje mi się, że to nie jest takie surowe, tylko no takie troszeczkę, taki ozdobnik, więc ja używam takiego bardzo starego dziurkacza właśnie do zaokrąglania tych rogów. Tutaj te rogi mam już zrobione. I tak samo na tych skrzydełkach. Te dwa tutaj brzegi, które będą widoczne, też sobie zaokrąglę. Ponieważ te dolne nie będą widoczne, bo one będą zaklejone, więc tutaj nie ma potrzeby. No i to samo robię oczywiście tutaj z tym drugim. To już mam gotowe i dodatkowo
Ja też lubię sobie po prostu pocieniować troszeczkę te brzegi, tak jak tutaj widzicie, tak troszkę postarzyć, żeby one były takie vintage'owe, bo to też no, takiej przestrzeni dodaje tej kopercie. Więc delikatnie. Ja wybrałam sobie tusz Vintage Photo. Myślę, że każdy kolor oczywiście, jaki dobierzecie, będzie fajny. I sobie tak delikatnie, dosłownie leciutko te brzegi tutaj cieniuję. Ja myślę, że fajnym też pomysłem jest zrobić kilka takich kopert, takich różnych, i po prostu dać je w takim, związać je właśnie wstążeczką i podarować komuś jakiejś, na przykład skraperce, jak, na jakiejś wymiance, po prostu jako prezent, i ona sobie będzie mogła korzystać z takich właśnie kopert. No i dodatkowo też oczywiście możecie zapakować swoje jakieś tam przydasie, którymi się chcecie podzielić. Jakieś drobiazgi, jakieś koraliki. Ja wysyłałam właśnie dziewczynom takie różne, z tego co pamiętam, takie koraliki jakieś, takie wiecie, pierdołki. No i też to takie zapakowane miałam w takie woreczki jakby. No i myślę, że to jest taki fajny właśnie sposób na to, żeby sobie to no, w jakiś taki fajny sposób przesłać. Dobrze, ja sobie jeszcze to dokończę cieniowanie i zaraz do Was wracam. Wszystkie kawałki już mojego papieru mam przygotowane, pocieniowane tutaj tym tuszem, i możemy już zacząć składać tą kopertę pierwszą. Czyli ja sobie tylko odwracam, żebym miała dobrze wzór. I tutaj przykleję sobie te moje skrzydełka, słuchajcie, i będę je przyklejać tutaj do samej tej dolnej krawędzi tej zakładki tutaj. Natomiast zostanie nam tutaj do tej drugiej, do tego drugiego bigowania, no tak około centymetr powiedzmy. To wtedy ułatwia wkładanie jakiegoś tam czegoś na, no właśnie, ATC. No jest to po prostu, wygląda to też lepiej, więc tak to jest pomyślane. I przyklejam sobie, polecam taki też klej konstrukcyjny, jakiś taki, który używacie, jakiś taki mocniejszy, bo no jakby nie patrzeć, jest to koperta, coś tam będziemy do niej wkładać, żeby to po prostu nam się nie rozpalało. Więc pierwsze skrzydełko i drugie skrzydełko. Tutaj do samej tej krawędzi. I powstaje nam po prostu taka konstrukcja, bardzo prosta. No i tutaj sklejamy sobie te brzegi tutaj ze sobą. Łączymy. Ważne, żeby nam tam klej nie wyciekł od spodu, żeby nam się po prostu to nie skleiło, wiecie, tak na amen, nie? I tutaj ten dół też sobie sklejamy. Sposób. I słuchajcie, koperta jest prawie gotowa. Prawie gotowa. Ja sobie ją tak, wiecie, puszczam, żeby tam właśnie mi się nie skleiło. Także jeżeli chodzi o konstrukcję, to koperta jest gotowa. Ja sobie jeszcze tutaj skleję tą kopertę. Tak na szybko. I znowu sprawdzam sobie tylko, czy mam dobrą orientację, i od dołu warto sobie zagiąć właśnie, jak przyklejacie, żeby na pewno mieć to w dobrej odległości, bo czasami sobie za daleko można przykleić i ta koperta się nam później nie zamknie. Nie będziemy mogli jej po prostu skleić, więc ale to tylko taki też tip. I tu sklejamy sobie ten brzeg. I tutaj na dole. I
I koperty są prawie gotowe. Prawie gotowe, ponieważ ja je też lubię sobie przyozdobić. Tak jak tutaj widzicie, one są, każda coś tam ma jakąś tam ozdóbkę. To fajnie myślę, że wygląda. I słuchajcie, ja Wam polecam do przyozdabiania. No, różne rzeczy możecie, jakieś wycinanki, które macie. No, przeróżniste rzeczy. Ja sobie pomyślałam, że tutaj te naklejki z Akszona się bardzo fajnie nadają. Oczywiście korzystamy z resztek, pamiętajcie, nie wykorzystujcie takich rzeczy, które raczej by Wam się przydały na większy projekt, jakiś fajniejszy. Ale tutaj na przykład w tych naklejkach często jest tak, że jest sporo takich naklejek bardzo malutkich, które no nie wiemy do czego ich wykorzystać. Więc myślę, że warto tutaj przepatrzyć sobie jakieś resztki. Widzicie, takie mini cytrynki. Tutaj są, no akurat nie pasują mi te cytrynki, chociaż do tego niebieskiego by może pasowały. A może sobie zrobimy właśnie tutaj do tego niebieskiego te cytrynki. Można by było w sumie zrobić. Teraz tak patrzę. Dobra, odłożymy sobie te cytrynki. Bo ja wiem, że po prostu ja już tego nie wiem, gdzie to wykorzystać gdzieś na jakąś pracę. No na ATC jeszcze by było, oczywiście. Może robicie ATC w jednym stylu i tak samo chcecie sobie ozdobić tą kopertę, więc to też jest jakiś pomysł fajny. Więc tak jak mówię, no naklejki takie akszonowe. Ja tutaj mam jeszcze takie bardzo stare naklejki, takie z różnych jeszcze takich amerykańskich firm i też bardzo długo już mi zalegają. I myślę, że to takie też tutaj jest sporo takich dużych naklejek, ale jest też sporo takich mniejszych, więc szukajcie gdzieś tam w Waszych zbiorach. Naklejki jak najbardziej się będą nadawać. Ale ja też pomyślałam, że właśnie z tych książeczkach z dekatami z Action też tutaj można sobie coś wybrać i właśnie te dekacje wykorzystać do przyozdobienia, bo tutaj też jest sporo takich bardzo małych elementów, które nadadzą się. Na przykład tutaj do tej vintage'owej, może te ślimaki to nie, ale tutaj widziałam taki arkusz. O ten arkusz. I tutaj zrobiłam już jedną taką kopertę też właśnie z tego arkusza. Już Wam pokazuję, która to była. O, to była taka koperta. Też z tego samego papieru i tutaj właśnie te dejkacje są wykorzystane. Więc ja myślę, że tutaj stąd te dejkacje jak najbardziej. Tutaj jest taki fajny zegar, taki kieszonkowy. I myślę, że sobie można go wykorzystać. I do tego na przykład można wykorzystać okulary. I może właśnie możecie schować zamiast ATC na przykład jakieś męskie przydać, jakieś mini tryby, jakieś może no co tam chcecie, prawda? Co tam chcecie wysłać. Więc przyozdobimy sobie tutaj delikatnie te nasze koperty. Także widzicie, bardzo prosty sposób. Więc będziemy mieć tutaj zegar, że w tą stronę. I te okularki takie męskie, ale pasują mi tutaj stylem te przedmioty. To już wiecie, kompozycyjnie to już naprawdę jest mało ważne, bo to jest tylko takie delikatne przyozdobienie. No i tutaj może dajmy sobie może tą szklaneczkę sobie damy. Bo tutaj mi tak też kolorystycznie fajnie pasuje. Tą szklaneczkę. Dajmy sobie tą cytrynkę. Tą większą. O. I może tą mniejszą jeszcze. Możemy sobie ją tutaj gdzieś położyć. Mniejsza i mamy delikatnie przyozdobione te nasze dwie koperty. I myślę, że no jest to przyjemne, jeżeli ktoś dostaje jakieś ATC właśnie, czy jakieś przyda się właśnie w takiej ciekawej kopercie. One są bardzo szybkie do zrobienia, jak sami widzicie, bardzo proste. Możecie sobie opracować oczywiście jakieś inne wymiary, jeżeli potrzebujecie na większe rzeczy. To jest bardzo prosta konstrukcja i nawet ja, co ja nie jestem konstrukcyjna, to dałam radę to zrobić.
tak jak mówię, przydaśki jak najbardziej możecie sobie tutaj przesyłać, na przykład guziczki jakieś i mamy bardzo ładnie zapakowane. Myślę, że ja bym się ucieszyła, jakby ktoś mi tak przysłał właśnie w takiej kopercie. Także to jest taki dzisiejszy mój tutorial, mini tutorial na wykonanie właśnie takich fajnych kopert na ATC, ponieważ one idealnie mieszczą ATC. Ja Wam to zaraz pokażę. Proszę bardzo, jest idealnie, wchodzi ATC. Możecie zrobić sobie, dopasować do stylu ATC, więc nie ma problemu, jak najbardziej. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Napiszcie, co myślicie o tych kopertach. Zachęcam Was do wykonywania takiego typu mini projektów, właśnie ze ścinków, z jakichś takich małych skrawków papieru, bo one zalegają nam, a wiadomo, papier, szkoda papieru, bo one mają piękne wzory i można je fajnie wykorzystać. Ja Wam za dzisiaj dziękuję za oglądanie. Czekam na Wasze komentarze, lajki i subskrypcje i widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa!